Część walk na gali w MMA 12 już za nami. Niektórzy zawodnicy udzielają właśnie wywiadów na swoich Instagramach, opowiadając o przebiegu całej walki. A tutaj, moi drodzy, część pierwsza takich instagramowych relacji zawodników z tej gali. Trenerzy są zadowoleni ze stójki, z tego co robiliśmy, jak się bawiliśmy. Także to jest dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że wam też się podobało, co w stójce, to przeleżeliśmy trochę. Krycha też jest twardy, trzeba mu przyznać, że jest twardy, bo tam wchodziły fajne rzeczy i kolana, i na żebra, i bomby wchodziły. Także waleczka była udana. Rekord mam. Rekord nie jest dla mnie najważniejszy, tylko dobra zabawa. Piona. I dzięki za wsparcie wszystkim. No, urwało mi troszkę, ale słyszałem jak krzyczeliście, dodawaliście mi siły, ale partner, przepraszam was, jeśli kogoś zawiodłem i dziękuję, że byliście. Pani, wszystko w porządku, jak widać oczy niepoobijane, ale mam tutaj po lewej, po prawej mojej stronie małego guza, ale już ubrana, idę oglądać galę, bo dzisiaj są zarąbiste walki oprócz naszych, także dzięki za miłe wiadomości i co, widzimy się na następnej gali. Święciem oglądać galę dalej. No, moim zdaniem Miśnica nie przegrała. Nieważne, ale dałyśmy piękną walkę i mam nadzieję, że się wam wszystkim podobała, bo było na pewno bardzo dużo. No i to tyle, jeśli chodzi o część pierwszą. Oczywiście, jeśli kolejni zawodnicy skończą swoje walki, no to będą wrzucone również od nich materiały z ich relacji. Jak widać, póki co wszyscy zachowują się w pełni sportowo, aż miło patrzeć. Dajcie znać, jakie walki wyczekujecie najbardziej. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć.